Dzień dobry Państwu w piątek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej Wybory 2023. Kamila Biedrzycka, kłaniam się nisko i zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie. Zaraz przedstawię gości, ale zanim goście, no to muszę przedstawić dzisiejszą liczbę dnia. Nie bez kozery, to jest właśnie 32, bo jesteśmy po szczycie NATO w Wilnie i po bardzo ważnym wystąpieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który użył takich słów. Bałtycki łańcuch, a nie mur berliński, stał się symbolem przyszłości Europy. Symbolem końca tych zmian jest przystąpienie do NATO Finlandii i już wkrótce Szwecji, mówi amerykański prezydent i dodaje, wkrótce będziemy mieć 32 wolne państwa sojusznicze, które będą bronić naszych narodów i naszego terytorium. Wielu twierdzi, że szczyt NATO miał być szczytem historycznym. Niestety zabrakło odwagi, jeżeli chodzi o decyzje dotyczące Ukrainy. Czy zabrakło odwagi, a może po prostu nie było innego wyjścia? Jak w tym momencie znalazł się prezydent Andrzej Duda i reszta polskiej delegacji? O tym na pewno będziemy dzisiaj mówić, ale od Wilna będziemy przeskakiwać także na Jasną Górę i zastanawiać się, czy drugi nagi miecz dla Tadeusza Rydzyka zostanie także przekazany. Ale to oczywiście z przymrużeniem oka, bo sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Chodzi o teoretyczny, jak widać, teoretyczną sprawę rozdziału państwa od Kościoła. Ona w praktyce niestety nie funkcjonuje według wielu obserwatorów polskiej sceny politycznej, więc nad tym oczywiście także się pochylimy, ale nie zapomnimy o sprawach bardzo bieżących. Senat odrzucił prezydencki projekt zmian w Lex Tusk. No i co dalej z komisją weryfikacyjną? To jest także pytanie, które będzie do nas wracać. Nie przedłużam więc, tylko zapraszam na Ekspres Biedrzyckiej Wybory 2023. Lampami po oczach dostali nasi goście. Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, Zbigniew Giżyński, Polskie Sprawy. Dzień dobry. Ale jakoś tak coś czujesz, za chwilę ponownie Prawo i Sprawiedliwość. Nie, jesteśmy koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem. Dobrze. I pan Tomasz Trela, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, zaczynamy od najważniejszego chyba w tym tygodniu tematu, czyli szczytu NATO w Wilnie i konsekwencji, które on ze sobą niesie także dla polskiego bezpieczeństwa. Zanim będziemy dokładnie analizować wszystko to, co się w Wilnie wydarzyło i to, co się nie wydarzyło, a wielu chciało, żeby się wydarzyło, no to posłuchajmy, co mówił prezydent także po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się wczoraj. Wielu uczestników, przede wszystkim normalnie zasiadających w ławach opozycji parlamentarnej, z uznaniem się wypowiadało na ten temat, że to spotkanie odbywa się tak natychmiast po szczycie NATO. Rzeczywiście mogę powiedzieć tak, że w sensie formalnym przedstawiona została sytuacja z postanowień szczytu NATO, kuluarów, dyskusji, które tam były prowadzone. Staraliśmy się zarówno ja, jak i członkowie polskiej delegacji na szczyt NATO, to znaczy minister spraw zagranicznych, minister obrony narodowej, bo panowie ministrowie byli tutaj i w czasie szczytu NATO na sali obrad i tutaj byli obecni obaj w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawić w miarę wnikliwie to, co działo się w trakcie obrad, konkluzje Rady. Był szef sztabu generalnego, pan generał Rajmund Andrzejczak, który od strony wojskowej omawiał kwestie realiów tych postanowień, które podjął szczyt NATO, jak to się przekłada na konkretne kwestie wojskowe. Widać, że kwestia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej leży wszystkim na sercu i wszyscy podchodzą bardzo poważnie do tego tematu. I tak też było dzisiaj. Chcę to z całą mocą podkreślić. Podziękowałem wszystkim uczestnikom za bardzo rzeczową, poważną dyskusję, ważne pytania, bardzo konstruktywne podejście do tych kwestii związanych z bezpieczeństwem bieżącym naszego kraju. Panowie, najpierw przechodzimy do rozgrzewki. Pytania bardzo ważnego z naszego punktu widzenia, ale nie wiem, czy odpowiedź jest oczywista. Czy Polska, panów zdaniem, po szczycie w Wilnie może powiedzieć, że jest krajem bezpieczniejszym? Bo z tym jechał prezydent Duda, o to miał prezydent Duda walczyć. Panie pośle Joński. Tak, ja uważam, że jest bezpieczniejszy z trzech powodów. Po pierwsze, Szwecja wstąpi do NATO. To jest dla nas, moim zdaniem, bardzo ważna informacja. Po drugie, Turcja opowiedziała się jednak po stronie Zachodu, jeszcze a nie po stronie Rosji. Na razie Erdogan sam. No ale wiadomo, tak, że Turcja zatańczy jest, tak, jak zagra mu. Tak, ale to jest jej ważny, bardzo ważny sygnał, bo do tej pory jednak Turcja bliżej Putina.
I trzecia rzecz, o której się mało mówi, to jednak przygotowanie planu obrony na wypadek ataku Rosji na jeden z krajów natowskich. No akurat my jesteśmy państwem frontowym, więc nas to najbardziej interesuje. Więc z tego punktu widzenia, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło, uważam, że to na plus. Natomiast oczywiście... Wybudowaliśmy. Będą one wypełnione bronią, która na wszelki wypadek, dobrze, że ona będzie jak najbliżej, czyli po prostu na terenie Polski. W niektórych krajach natowskich tego typu magazyny, no dobrze, ale w Norwegii są, ale... mówimy ogólnie bardzo, bo teraz nie ma czasu, żebyśmy rozmawiali o szczególnych magazynach. Mówimy o jednak bardzo istotnej rzeczy z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, co jest kwestią ważną. Kolejnym elementem kluczowym jest bardzo konkretny plan, o którym pan poseł Joński wspominał, dotyczący reagowania na wypadek agresji Rosji. To są siły liczone w tej chwili mniej więcej na 300 tysięcy żołnierzy natowskich, gdzie mamy konkretne terminy, w jakich one będą do Polski czy do innych państw zaatakowanych, chociażby państw bałtyckich, te jednostki przychodziły w sytuacji kryzysowej. To były bardzo istotne rzeczy. Czego rzeczywiście zabrakło, to jest ten element, także z naszej perspektywy ważny, to jest jasnego już zaproszenia Ukrainy do NATO. Być może na szczycie przyszłorocznym, bardzo ważnym, rocznicowym, bo to będzie 75. rocznica, powołania Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. On będzie w Waszyngtonie, miejsce symboliczne, to działo się w Waszyngtonie. Tego typu deklaracja się pojawi. Co jeszcze jest istotną rzeczą ważną? Ale sekundkę, bo tutaj nie mamy czasu. Jeszcze wrócimy do tych tematów. Teraz pora na pana posła Trelę. Panie pośle, czy pan uważa, że rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten szczyt był historyczny i w cudzysłowie odtrąbić też sukces jako polska delegacja? Nie wiem, czy on był historyczny, natomiast on na pewno był ważny, bo wiele takich konkretnych ustaleń jednak tam zapadło. Natomiast ja wszystkich troszeczkę studzę, bo ten bębenek, który był podbijany, że Ukraina zostanie zaproszona, że zostanie wskazany termin, wiadomo było, że to nie zostanie zrealizowane, dlatego że... No i siłą rzeczy prośby Zełenskiego były nierealne. Dokładnie, że trwa regularna wojna na terytorium Ukrainy, jest napaść agresora Federacji Rosyjskiej, i każdy, kto wie, jak funkcjonuje Pakt Północnoatlantycki, musi sobie zdawać z tego sprawę, że gdyby Ukraina została zaproszona, czy wskazana konkretna data, to przypuszczać by należało, że może NATO być wciągnięte w wojnę, a NATO tego nie chce, bo przecież to by była trzecia wojna światowa i musimy sobie zdawać z tego sprawę. Ale deklaracja, o której panowie mówili, tak, trzeba jeszcze dodać do tego, że każde państwo tak naprawdę zadeklarowało dalsze wsparcie dla Ukrainy. To jest ważne. To jest wsparcie militarne, wsparcie finansowe i myślę, że taki obraz, który roztoczył się, że ten Putin jest takim samotnym żaglem. Bezzębnym wilkiem już trochę teraz, wilkiem, tak. A tutaj jest naprawdę duża organizacja, która siebie wspiera i stoi za sobą murem. Jest naprawdę bardzo istotne i bardzo ważne. No ja się cieszę, że pan prezydent Duda słucha dobrych rad partii opozycyjnych. Zaraz. Właśnie nie, panie pośle, bo teraz pytanie. Czy ten RBN nie powinien się odbyć przed szczytem, a nie po szczycie? Chcę pani powiedzieć tak. Ja uważam i Lewica uważa i podkreślamy to na każdym kroku, że szczególnie w sytuacji wojny, RBN powinien być cykliczny. Każdego miesiąca powinna się Rada Bezpieczeństwa Narodowego spotykać. Prezydent powinien przedstawiać aktualne informacje i przed ważnymi wydarzeniami międzynarodowymi powinna być Rada i no po właśnie. Ważnych wydarzeniach. To jest nasz wniosek i nasze stanowisko. Poseł Joński, czy to nie jest trochę tak, że jest musztarda po obiedzie, z całym szacunkiem? Znaczy, że jednak powinny być konsultacje z partiami opozycyjnymi przed szczytem, żeby wspólne stanowisko na ten szczyt jakoś To jest oczywiste. Uwzględnić. Przed z czym w ogóle nasza delegacja jedzie, to jest oczywiste i dobrze by było, żeby wszyscy liderzy opozycji zostali o tym powiadomieni i w tej sprawie wydaje mi się nie byłoby żadnego jakiegoś podziału, czy też wydaje mi się, że konsensus bardzo łatwo było osiągnąć. Natomiast to, co się stało też z całym szacunkiem, ale Andrzej Duda po raz kolejny eliminuje i wyeliminował z posiedzenia jednak lidera opozycji. Czy mu się to podoba, czy nie, jest szefem największej partii opozycyjnej, Donald Tusk, i powinien być zaproszony. Natomiast udawanie, że nie ma Donalda Tuska. Tak swoją drogą... Było? To został zaproszony szef klubu, czy został zaproszony Tomasz Siemaniak jako były szef MON? PiS szuka takich sposobów, żeby akurat zaprosić, nie trafiło na Tuska. Żeby nie było Donalda Tuska. A Donald Tusk by się pojawił, gdyby takie zaproszenie otrzymał?
Gdyby Donald Tusk dostał zaproszenie, to oczywiście, bo dla nas temat bezpieczeństwa jest ponad w ogóle taką bieżącą polityką, co do tego nie ma żadnej dyskusji. I wydaje mi się, że naprawdę, gdyby Andrzej Duda troszeczkę szerzej z dystansem popatrzył na tą politykę i nie tylko przez pryzmat Nowogrodzkiej, no to naprawdę takie, jakie doświadczenie ma dzisiaj Donald Tusk po tym wszystkim, co przeszedł jakby jako premier, jako przewodniczący parlamentu i tak dalej, to tak na dobrą sprawę mógłby tylko na tym skorzystać. Natomiast ta bieżąca polityka niestety uwikłana jest również w to posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego niepotrzebnie. Znaczy... Panie pośle Giżyński, został pan poniekąd wywołany do odpowiedzi. Czy rzeczywiście nie uważa pan za dość żenującą sytuację, że człowieka, który był dwukrotnie premierem, byłego szefa Rady Europejskiej, osoby z ogromnym doświadczeniem, nie zaprasza się na RBN, szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa właśnie? Mamy w Polsce kilku i byłych premierów, i byłych prezydentów. Ale nie mamy byłych szefów Rady Europejskiej, którzy mają takie znajomości w polityce międzynarodowej. Mamy byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, więc... Ale szefem partii opozycyjnej największej. No. Jeśli państwo pozwolicie, co do zasady, znacząca część obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mówię to jako osoba, która od pewnego czasu w niej zasiada, jako reprezentant naszego koła parlamentarnego, co do zasady, biorą w niej udział przedstawiciele sił parlamentarnych, którzy są parlamentarzystami. Panie ze względu pośle. Na to, żartujmy naprawdę. Ze względu także i na to, że znacząca to część... Osoby, które nie są parlamentarzystami. Dobrze, sekundkę, dajmy dokończyć, jeżeli, zaraz będzie pan... Jeżeli państwo jesteście zainteresowani tym, co chcę dobrze, powiedzieć... Dobrze, panie pośle, bardzo proszę, już chętnie może pan odpowiem. Mówić. Co do zasady są parlamentarzystami, ponieważ znacząca część obrad jest pod klauzulą poufności. My jako parlamentarzyści, przecież panowie posłowie doskonale o tym wiecie, i składamy stosowne deklaracje dotyczące poufności, przechodzimy stosowne szkolenia, które są zresztą cykliczne i tak dalej. To nie jest do końca tak, przy całym szacunku dla lidera pana środowiska politycznego, że każdy może w każdym posiedzeniu brać udział. Po pierwsze mógłby, gdyby chciał prezydent. Po drugie ja pytam, dlaczego nie wykorzystuje się doświadczenia Donalda Tuska? Ja myślę, że doświadczenie Donalda Tuska... Ja akurat jestem bardzo sceptyczny co do jego doświadczenia, chyba że jeżeli chodzi o reset z Rosją, ale bardzo, bardzo negatywny. Mhm. W związku z tym to jest doświadczenie raczej, które dziś nie jest nam potrzebne. A propos resetu z Rosją, pamięta pan, tak. Czyje zabiegi sprawiły, że po raz pierwszy Putin pojawił się na Westerplatte i przyznał, że wojna rozpoczęła się 1 września, a nie 1739 roku? Ja też pamiętam. Ale proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Oczywiście. No i kto to był? Tylko też pamiętam, Donald Tusk, tylko ja pamiętam, że to ta deklaracja nic nie znaczyła. To są suche słowa. To ten sam rok, o którym pani mówi, rok 2009, to jest moment, kiedy na skutek fatalnej polityki Donalda Tuska, fatalnej, pozbawiliśmy się szansy na tarczę antyrakietową, bo on się wystraszył deklaracji Putina i uważał, że trzeba się z Putinem dogadywać. To są puste deklaracje, z których nic nie wynika. Bo cóż z tego, że Putin wtedy powiedział, że wojna się zaczęła 1 września, skoro on dzisiaj prowadzi wojnę na Ukrainę. A co to ma piernik do wiatraka, panie proszę. To ma, że to... Próba zabawy z lwem kończy się tylko tym, że może ten lew komuś odgryźć rękę. A to musi pan z marszałkiem Karczewskim porozmawiać, który Łukaszenkę tam utulał do piersi mocno. Nie nazywałbym go lwem. Panie pośle, muszę pana wprawić w trochę taki gorszy nastrój, bo ja pamiętam Radę Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 roku, jak mieliśmy pandemię i w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczył pan Robert Biedroń, który nie jest parlamentarzystą do polskiego parlamentu. Jest tylko i wyłącznie dobra wola tego, kto organizuje spotkanie. I proszę nie opowiadać takich rzeczy, że nie może uczestniczyć szef tej czy innej partii politycznej, bo to prezydent jest organizatorem spotkania i zasadą jest, że uczestniczą liderzy polityczni. Lider polityczny może być szefem klubu, może być szefem partii. To wszystko zależy od środowiska politycznego. Ale chcę powiedzieć więcej. Pan prezydent Duda, gdyby miał swoją autonomię w działaniu, to takich konsultacji też w formie spotkań byłoby więcej. Mógłby zaprosić byłych prezydentów, mógłby zaprosić byłych premierów, zapytać ich o zdanie. Każdy ma swoje doświadczenie. Dzisiaj mamy trzech byłych, czterech byłych premierów, którzy są europarlamentarzystami. Mają swoje doświadczenia, mają swoje kontakty, mają swoje koneksje. Można byłoby to wykorzystywać. Tylko Andrzej Duda, z całym szacunkiem, i to mówię bardzo też tak, to jest smutne, bo to jest prezydent kraju, jest troszeczkę na pasku szefa partii Prawa i Sprawiedliwości. Czy był wczoraj wicepremier Jarosław
Jarosław Kaczyński na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Taka ważna rada po szczycie NATO. Prezes, wicepremier, który siedzi na szczycie, bo musi mieć krzesło dostawione obok premiera Morawieckiego. To nie jest tak, był? No nie było że go. Jarosław Kaczyński lekceważy Andrzeja Dudę. Nie po raz pierwszy już. Na ostatniej Radzie Bezpieczeństwa był jako reprezentant klubu, nie był wtedy wicepremierem. Na tej Radzie był przede wszystkim pan premier. Ale to jest zawsze. Ale pytam o Jarosława Kaczyńskiego. Jakby był, to by było, że źle, że przyszedł, jak nie ma... Nie, zawsze, no panie pośle, no, wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że to jest najważniejszy polityk w kraju, który podejmuje wszystkie decyzje. Zawsze znajdziecie państwo argumenty i po jednej, i po drugiej stronie, żeby być na nie. To była bardzo ważna rada. Bardzo konstruktywna dyskusja ze strony wszystkich środowisk politycznych. Panowie, próbujecie szukać dziury w całym. Proszę mi spojrzeć głęboko w oczy. Ale z przyjemnością. Panie pośle, czy pan naprawdę uważa, że gdyby Jarosław Kaczyński pojawił się wczoraj na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to ja bym pana zapytała, dlaczego on się tam pojawił? Naprawdę pan tak sądzi? Myślę, że patrząc tak. mi głęboko tak, w oczy? Oczywiście. Naprawdę bym tak uważa, tak pan? No to jest mi bardzo przykro z tego powodu. Dariusz Joński. Znaczy, myślę, że z Andrzejem Dudą jest problem taki, że on jest po prostu niesamodzielny. I to wielokrotnie przez ostatnie lata pokazywał, że nie jest w stanie się wybić na taką niezależność. Raz może mu się udało gdzieś tam przy Lex Czarnek chyba. Ale tak de facto to wykonuje decyzję. I w kontekście bezpieczeństwa naprawdę mógłby pokazać, że jest prezydentem wszystkich i tego nie zrobił. A jeśli pan poseł podaje przykład, że ktoś nie ma tam dostępu do informacji niejawnych. Proszę państwa, no my w Sejmie mamy Komisję Obrony Narodowej. Przewodniczącym jest niejaki Jach. Okazuje się, że on nie ma dostępu do ściśle tajnych, bo mu nie chcą dać służby dostępu. O czym my w ogóle mówimy? Znaczy... Nie wspominając naprawdę, o przyszłych członkach ewentualnej komisji weryfikacyjnej. Akurat jeśli chodzi o byłego premiera, naprawdę nie jest problem, żeby te osoby, które są zapraszane, takie certyfikaty dostały. Więc proszę tego argumentu nie używać, bo on jest po prostu niepoważny. Natomiast szkoda, że Andrzej Duda nie wykorzystał sytuacji i się trochę nie usamodzielnił. No. Tomasz Trela, coś pan ma do dodania jeszcze w tej kwestii? Znaczy potwierdzam jak gdyby, dlatego że my mamy dzisiaj naprawdę dni próby. Jesteśmy krajem, przez który przeszło ponad 10 milionów Ukrainek i Ukraińców. Ponad 1,5 miliona jest u nas w kraju. I my dzisiaj zamiast walczyć, jednoczyć siły, żeby lobbować, żeby walczyć o pieniądze na tych Ukraińców, żeby walczyć o to, kto będzie odbudowywał Ukrainę i robić taki front zjednoczenia narodowego na przyszłe dekady, na przyszłe pokolenia, to ja mam wrażenie, że to jest wszystko owiane wielką tajemnicą, a na końcu okaże się, że nikt Polski do tego stołu nie doprosił, no bo Jarosław Kaczyński wiemy, że jest antyeuropejski i antytaki demokratyczny i nie jest tym zainteresowany, co potwierdza czy w parlamencie, czy podczas jego nieobecności na RBN-ie, bo przecież Jarosław Kaczyński tam nie poszedł, żeby zamanifestować swoją niechęć do Andrzeja Dudy. Co może być ważniejszego, kiedy jest za granicą wschodnią naszego kraju niż Rada Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie rozmawia się o bezpieczeństwie po szczycie NATO. No, nie uwierzę w to, że Jarosław Kaczyński miał inne ważniejsze obowiązki. Nie poszedł, bo nie chciał. Zwróćcie państwo uwagę na jedną zasadniczą rzecz. Odnieśliśmy jako Polska i odnosimy sukces, z którym się państwo nie potraficie pogodzić. Ale jak pan jaki mówi, sukces, panie pośle, dotyczący wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa poprzez te rzeczy, o których i pan poseł Joński i ja wspominałem. Natomiast jak pan mówi, panie pośle, o tym, że powinniśmy razem walczyć, super, to dlaczego eurodeputowani z Lewicy i z Platformy Obywatelskiej zagłosowali w tym tygodniu przeciwko chociażby pieniądzom dla Polski za pomoc Ukrainie? Tak, żeście głosowali. I wy co innego mówicie w Polsce, w studiach telewizyjnych? Jak to inaczej, przeciwko... Tak, była poprawka zgłoszona przez eurodeputowanych z Polski. Widział pan tę poprawkę? Widział pan tę poprawkę? Jak najbardziej. A wasi eurodeputowani po raz kolejny grają przeciwko Polsce. Wy co innego mówicie w kraju? Inaczej się zachowuje się za granicą. I jeżeli chcecie mieć usta pełne frazesów o współpracy, to zacznijcie rzeczywiście współpracować. Dobrze, poseł Joński, za chwilę poseł Trela. Bardzo proszę. Dlaczego państwo zagłosowali przeciw dawaniu pieniędzy Ukraińcom? Rozumiem, że narracja wczoraj z wystąpienia Morawieckiego, ale to, że nie ma pieniędzy w Polsce z Unii Europejskiej, odpowiada za to od początku do końca PiS. To, że dzisiaj między innymi od rana o tym wszystkie media mówią, że
między innymi ten symboliczny port w Ustce nie będzie remontowany, to między innymi dlatego, że nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej. To, że zabieracie czajniki z komisariatu, bo już nawet nie ma na prąd i na czajniki, to między innymi dlatego, że sytuacja w budżecie, między innymi policji, jest coraz gorsza. To samo się dzieje w edukacji, w służbie zdrowia i tak dalej. Przecież szpitale powiatowe wszystkie, jak się okazuje, już są zadłużone. A czy doprowadziliście do sytuacji bardzo, bardzo niebezpiecznej? A dodatkowo ta debata w tym tygodniu dotycząca absolutorium wykonania budżetu zeszłego roku pokazała, że wyprowadziliście poza budżet 300 miliardów. No, tylko w zeszłym roku 87. I to jest jedna rzecz. I druga. No jak odnośnie bezpieczeństwa. No jak my mamy się czuć bezpiecznie, jak mamy ministra obrony narodowej, który nie poinformował nas o tym, że wleciała rakieta. Jesteśmy państwem frontowym, leżała tam 4 miesiące. Po co nam minister obrony narodowej, który nie informuje Polaków o tym, że wlatuje do nas rakieta? To jest jedno, ale drugie, że w trakcie wojny za naszą wschodnią granicą podaje w wątpliwość kompetencje jednego z głównych dowódców wojskowych. To, tak jest, to myślę, no, podważa w ogóle decyzje dowódców i tak dalej. Więc no, z tym bezpieczeństwem to bym bardzo uważał i szkoda, że akurat tacy politycy, którzy nie mają zielonego pojęcia, dobrze, pełnią te funkcje. Ale zarzut był o pieniądze, czy brak zgody europosłów z i lewicy, i jak rozumiem rodziny waszej europejskiej, o to, że nie było zgody na przekazanie pieniędzy Ukraińcom. Dwa tygodnie temu Jerzy Buzek, europarlamentarzysta, poinformował o tym, że zakończyły się konsultacje, udało się znaleźć środki finansowe, żeby dodatkową broń zakupić, dodatkową broń produkować tutaj w Polsce, więc w ogóle o czym my mówimy? A czy jeśli... jeśli ja panu powiem, bo pan nie, chyba ale, jest ale, ja mam pytanie, co z wnioskiem o wypłatę z KPO. Konkretnie. Więc właśnie pytam, i wczoraj pytam, była pytam, poprawka pytam dotycząca pana. Ale o czym KPO pan mówi? Przecież i wasi posłowie przeciwko temu zagłosowali. Nie ma wniosku polskiego rządu, żeby wasi wypłacić pieniądze. Wasi posłowie po raz dlaczego? Kolejny a powiem głosują pan dlaczego? Przeciwko dlatego, że Polsce. Część waszego środowiska, nie mówię, że pan, ale część waszego środowiska chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. I nawet tego nie ukrywają. Panie pośle, czy został złożony wniosek o pieniądze z KPO? Przede tak czy nie? Była zgłoszona poprawka, była zgłoszona nawet nie mówi. Panie pośle, ja zadaję panu konkretne pytanie i bardzo poproszę, tak czy nie. Czy był złożony wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO? A ja pani tak, konkretnie odpowiadam, że była w tym tygodniu zgłoszona. Ale ja pytam o wniosek z KPO. Dotycząca KPO, aby zostały te pieniądze, wniosek trzeba zostały złożyć, te pieniądze wypłacone i nie została ona przyjęta decyzjami tych posłów. Panie pośle, czy został złożony wniosek o pieniądze z KPO? Nie została, co więcej, tak. Poza tym, że panie zablokowali... Panie pośle, czy został złożony wniosek o pieniądze z KPO? Ja będę to powtarzać do końca programu, ale niech pani sobie powtarza do końca programu i ja pani zawsze odpowiem, że tak, była nie? Okazja, żeby posłowie obu tych formacji politycznych... Panie pośle, czy został złożony wniosek o pieniądze z KPO, czy nie? Zagłosowali dla Polski za pieniędzmi z KPO. I nie została ona przyjęta, panie pośle, ponieważ czy obie te formacje polityczne zablokowały te pieniądze. I wczoraj już panie moglibyśmy... Panie pośle, czy został złożony wniosek o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy? Tak, mogliśmy nie wczoraj złożony. Mieć te pieniądze. Dlaczego pan coś takiego mówi? Bo dlaczego pan odpowiadam pani na pytanie. Nie, ale nie odpowiadam pani na pytanie. Wczoraj mogliśmy mieć te pieniądze, gdyby posłowie... Panie pośle, czy został złożony przez polski rząd wniosek o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy? Czy posłowie nie, ale chcę powiedzieć jasno. SLD. Panie pośle, czy polski rząd złożył wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO? Czy posłowie Platformy i SLD 800 zagłosowali 800 na tym, żeby te pieniądze odblokować? Nie zagłosowali. Dlaczego pan mi nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie? A czy pani w stanie jest poprosić 800 dni. O to, 800 żeby posłowie... Nie ma pieniędzy. Za chwilę będę, tylko zadaję panu konkretne pytanie. Ja pani konkretnie odpowiadam. I tak? Odpowiadam, Lewica, że... Wczoraj mogły już być te 800 pieniądze w Polsce, dni nie ma pieniędzy mogły być z KPO. Pieniądze panie na pośle, pomoc dla Ukrainy, nie ma wniosku, ale po raz o wypłatę kolejny, pieniędzy z KPO. Po raz kolejny w Parlamencie Europejskim eurodeputowani z Platformy i z Lewicy może... głosują panie przeciwko pośle, Polsce. Panie, może... bardzo proszę, czy polski rząd napiszemy panu to pytanie, bo pan wniosek o wypłatę nie pieniędzy z KPO? Polscy parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości zgłosili poprawki, aby te pieniądze zostały... Ja nie pytam zostały, o poprawki, ja pytam o wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO. Zostały przekazane i po raz kolejny posłowie z Platformy... Panie pośle, czy polski rząd złożył wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO? Po raz kolejny w dniu wczorajszym nie pytam polscy o poprawki. 800 dni. Parlamentarzyści z Platformy i z Lewicy zagłosowali przeciwko temu, żeby odblokować... Panie pośle, czy polski rząd złożył wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO? Po raz kolejny
polscy eurodeputowani z Platformy... To jest brak szacunku dla naszych widzów. Bardzo przepraszam, naprawdę. To jest brak szacunku. Ma pani rację. To, że pani w taki sposób nie odpowiada na pytanie, nie jest nawet wobec nie brakiem szacunku, tylko wobec widzów. To Trela, bardzo proszę. Pani być może próbuje narzucić pewną narrację. Nie, ja nie od tego tu jestem. 800 dni nie ma pieniędzy. Oraz kolejny... Złożyliście wnioski. Oraz kolejny głosujecie przeciwko. Nie złożyliście wniosku o wypłatę z KPO. Poseł Tomasz Trela. To teraz, panie pośle, żeby pan zrozumiał i tak by na odbiór się trochę ustawił. Złożyliście taką poprawkę. Wzywa komisję, aby odblokowała środki z instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności przeznaczone dla polskich obywateli. Chcę panu powiedzieć tak. Komisja nie zablokowała żadnych pieniędzy. Bo komisja chce nam te pieniądze wypłacić. Tylko wy przez 801 dni, bo dzisiaj jest dokładnie 801 dzień, kiedy nie złożyliście wniosku. I Komisja Europejska, która ma dla nas zapisane w dokumentach europejskich 270 miliardów złotych, 120 miliardów dotacji i 150 miliardów nisko oprocentowanych pożyczek, mówi do polskiego premiera, mówi do polskich eurodeputowanych, chcemy wam dać te pieniądze, złóżcie wniosek. Premier Morawiecki 4 razy występował w Sejmie, mówiąc, że lada moment będzie złożony wniosek, nie złożył. Na wiecach wyborczych, na konferencjach prasowych występował 44 razy, wniosku nie złożył. Więc proszę nie kpić z naszych widzów, proszę nie kpić z naszych obywateli i proszę nie być hipokrytą. Dlatego, że nie może Komisja Europejska wypłacić pieniędzy, bo nie jest złożony wniosek. Czy pan słyszał taką historię, że pan chce wziąć pożyczkę z banku, nie składa pan wniosku o tę pożyczkę, a bank panu wypłaca pieniądze? No przecież proszę być poważnym. Panie proszę, mało żeby tego, dostać jakiekolwiek pieniądze, trzeba złożyć wniosek. Artur Soboń, wiceminister finansów, który był tutaj ostatnio u mnie, na pytanie o to, dlaczego ten wniosek nadal nie został złożony, odpowiedział mi, że składanie tego wniosku teraz byłoby niepoważne. Dokładnie. No to o czym poseł mówimy? Poseł Joński. No. Znaczy, chcę powiedzieć tak. Morawiecki jest oszustem. Ta cała ekipa PiS-u doprowadza do największej zapaści gospodarczej. Mamy tak. W tej chwili najdroższy prąd w Europie. Mamy drugą najwyższą inflację w Europie po Węgrzech. No ale to trudno się porównywać jeszcze z nimi. I do tego doprowadziliście. I najwyższe raty kredytu. Pan widział inflację w Estonii na przykład? Tak, jest niższa niż w Polsce. Niech tak, sobie sprawdzi to. No to niech akurat te wyniki są i te dane są dostępne i może pan zobaczyć. I muszę powiedzieć, że jestem zasmucony tą debatą w Sejmie, która była odnośnie budżetu, odnośnie między innymi wykonania budżetu z 2002 roku i tego, co powiedział Glapiński, który wyszedł, powiedział, że tak na dobrą sprawę mamy fantastyczną sytuację, po czym wsiadł Mercedesa i pojechał na molo pospacerować do Sopotu. Nawet nie chciał porozmawiać z posłami na temat tej tragicznej sytuacji. A 59% Polaków nie jedzie na wakacje, bo nie ma za co. Nie ma za co. A wy mówicie, nie, my nie chcemy tych pieniędzy unijnych. Po co nam te pieniądze unijne? To jest niepoważne. Nie, to jest kompromitacja. Następnym krokiem będzie wyprowadzenie nas z Unii Europejskiej. Dlatego ja uważam, za 90 dni Polacy będą mieli wybór. Albo z wami na wschód, albo z nami na zachód. Nie ma trzeciej drogi. Znaczy, jak powiem tak, panie pośle, na wschód to już nas lewica prowadziła swego czasu. Wy nas prowadzicie na wschód. Lewica nas to nas prowadziła do Unii Europejskiej, do NATO. Taka jest różnica. Lewica już nas sąsiadami. Na wschód, lewica już nas na wschód prowadziła i zostawmy lepiej ciszej nad tą trumną. Ale wy nas prowadzicie. Ale pan to mówi do posłów, którzy są młodsi od pana. Cieszy... Mówię o historycznych, że tak powiem, zasługach. Ale to przecież nie biorą odpowiedzialności. Ja mówię o tym, co wy teraz robicie. Dajmy powiedzieć. Nie, poseł Giżyński, przepraszam. Historycznych zasługach lewicy i tych premierach byłych, którzy w PZPR-ze byli i trzymali i wprowadzili Polskę do Unii Europejskiej, się swego czasu, którą wy chcecie dzisiaj wyprowadzić. Jaka jest różnica? Na to się przeciwstawiała lewica jeszcze w 93 roku. O czym pan mówi? Prezydent Kwaśniewski wprowadzał Polskę do NATO. Proszę sobie przypomnieć, później na szczęście zmienił zdanie w 95 roku. Pan tak dzisiaj kłamał. Nie, że aż panu to kłamstwo paruje. Ale to ja panu kłamstwo paruje. Panie pamięta programu swojego własnego nie, o czym pan nie, mówi? Nie, no. Rok 1993. Rok 1993. Tuż po tym, jak rząd Jana Olszewskiego i minister Parys deklarują wstąpienie do NATO, wtedy lewica mówi, że trzeba budować bezpieczeństwo. O czym pan mówi? Który wprowadził? Co pan opowiada za głupoty? Który prezydent wprowadzał Polskę do NATO? Jak panowie chcecie krzyczeć... Który prezydent wprowadzał Polskę do NATO? Rozmawiacie z sobą.
który? No konkretnie. Ja panu odpowiem. Kwaśniewski. Który premier wprowadzał Polskę do Unii Miller. Europejskiej? Dziękuję. Miller. Dziękujemy. O czym pan chce mówić? To teraz... O czym pan chce mówić, no? Jak chcecie krzyczeć, to sobie krzyczcie. No nie, no ale... Ale jeżeli no, się posłuchać... No nie, ilość kłamstw. Ilość kłamstw, panowie. Gdzie skłamaliście? Tak, już panu mówię miejscu. Otóż, oczywiście, że na szczęście Aleksander Kwaśniewski zmienił zdanie. Na szczęście zmienił zdanie. Ale w 93 roku chcieliście, jako lewica wtedy, bezpieczeństwo budować nie w oparciu o NATO, podobnie zresztą również dobra, nie Wałęsa, ma prezydent z Wałęsa. KPO i to jest dzisiaj problem. Natomiast dobrze, że pan panowie, zacytował, bo nie mamy czasu dobrze, na, że pan zacytował tę poprawkę, bo, musimy no, bo ona to pokazuje ja waszą hipokryzję. Hipokryzja to jest wasza, bo nie ma spokojnie, panowie, bo nic nie można zrozumieć z tego. Kropka, pan poseł Bela i przechodzimy do następnej. Odnośnie pieniędzy. Na jednym z ostatnich posiedzeń Sejmu zwiększyliście deficyt budżetu państwa o 24 miliardy złotych, ten oficjalny. Poza budżetem wydatki w tym roku to jest ponad 400 miliardów złotych. I wy zadłużacie Polki i Polaków, nie korzystając z przypisanych nam pieniędzy z Unii Europejskiej. Za to są Trybunały Stanu. I będą Trybunały Stanu dobrze. Dla tych, którzy narzają na szwank Polki i Polaków. Wątek, panowie, tylko bo jak mamy rozmawiać o faktach, to rozmawiajmy o faktach. Dane inflacyjne, najwyższa Węgry, później Polska na drugim miejscu, dziękuję. Następnie Czechy, Słowacja, Litwa i dopiero wtedy Estonia. Ile pan razy kłamał dzisiaj? Jakie to są różnice? Już, ale proszę powiedzieć. Nie krzyczeć na mnie, panie pośle, bo ja się pana nie boję zupełnie. Ale broń, wie pan, pani redaktor, naprawdę, to było niegrzeczne. Nie, ale pan ja na mnie krzyczy. No przecież, dobrze. Panowie krzyczą. Pan próbował mi wmówić, że Polska nie ma drugiej co do wielkości już odpowiadam, najwyższej panie inflacji. Panie Koszyński, no to... bardzo proszę. Już odpowiadam tak, na pytanie dziękuję. Pana posła Giżyńskiego. Węgry 21,9, 12,5 Polska, 12,5 Czechy, czyli to jest na tym samym. 12,3 Słowacja, 12,3 Litwa i Estonia 11,2. No więc mówimy o różnicach w tym miesiącu rzeczywiście. Wcześniej było odrobinkę wyżej. Mówimy o różnicach śladowych. A ile skumulowana przez dwa lata inflacja? Zwróćcie państwo. Może porównajmy się z tymi... No, ale dajmy powiedzieć panu. Posłowi Giżyńskiemu, panowie. Jak próbuję dojść do głosu, to potem pani mówi, że ja krzyczę. No więc dziękuję, ale że... Ale ta ma na mnie krzyczą. Nie. Bardzo proszę, to już pani jest redaktor. Nieistotne w tym momencie. Naprawdę. Bardzo proszę, panie ja nigdy co do pośle, zasady na nikogo nie krzyczę. Skończmy wątek. Natomiast pokazuję państwu jedną istotną rzecz. Rzeczywiście kraje tej części Europy mają wyższą inflację ze względu na wojnę. Doskonale to wszyscy wiecie. Ta inflacja jest w zasadzie na identycznym poziomie, bo różnica między 12,5 a 12,3 to jest żadna różnica i doskonale o tym państwo wiecie. W związku z tym robienie z tego afery, że tutaj nie wiadomo co się dzieje, mamy gospodarkę świetnie się rozwijającą. Mamy inwestycje, które rzeczywiście powodują, że mamy najniższe bezrobocie w historii. Za lewicy to bezrobocie było ponad 20%, proszę sobie przypomnieć. Dziś mamy najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. No nawet jeżeli musieliśmy mówimy... ściągnąć 130 tysięcy ludzi być z krajów może... muzułmańskich. Żeby... Nie aż 130, ale rzeczywiście mamy braki na rynku pracy i musimy uzupełniać to także w ten sposób, bo u nas mamy bezrobocie najniższe w Europie. Ludzie, pan mówi, że Polacy nie jeżdżą na wakacje. Tak, za Platformy Obywatelskie nie jeździli, bo nie mieli na to pieniędzy. No, w tym roku nie jeżdżą, panie pośle. W tym roku nie jeżdżą. Dzięki pomocy państwa w różnych obszarach rzeczywiście ludzie są bogaci, jeżdżą na wakacje, żyją. Ale przyznaję pan, że Polska ma drugi najwyższy wynik, absolutnie, jeśli chodzi o wysokość inflacji. Jak pan wie, również Czesi mają dokładnie identyczne, o czym państwo nie powiedzieli, a inne kraje mają w zasadzie na poziomie wynikającym z błędu statystycznego. I też przyzna pan, że nie złożyliście wniosku o wypłatę z KPO. A pan dobrze, przyzna, panowie, że wasi eurodeputowani głosują przeciwko pieniądzom z KPO dla Polski. Pora na turę drugą. Obawiam się, że dyskusja będzie równie gorąca, dlatego że Parlament Europejski przyjmuje rezolucję w sprawie Polski. Obawy o praworządność, obawy o wolność, równość i uczciwość wyborów i apel do OBWE, aby przysłała tutaj swoich obserwatorów. 24 lata po odzyskaniu niepodległości, tak naprawdę, w cudzysłowie. Posłuchajmy. Wyszły na jaw dwie rzeczy. Po pierwsze, pierwsza i najważniejsza to że politycy Platformy Obywatelskiej, politycy opozycji, którzy zasiadają dzisiaj w Parlamencie Europejskim, zagłosowali przeciwko Polsce. A druga sprawa, te głosowania nad tymi poprawkami, które nie zostały poparte przez polityków opozycji, przez polityków Platformy Obywatelskiej, Lewicy, pana Hołowni, w tych głosowaniach nad tymi poprawkami ci politycy zagłosowali przeciw tym rozwiązaniom. Przeciwko właśnie rozwiązaniom, które były w interesie Polski i polskich obywateli. Za pośrednictwem swoich europejskich grup politycznych
Polska opozycja próbuje psuć dobre imię Polski na arenie międzynarodowej. To dlatego później jesteśmy bohaterami jakichś nieprawdziwych raportów, to dlatego próbuje nam się odbierać należne Polakom środki. To wszystko ma swój zalążek właśnie w tego typu rezolucjach, we współpracy grup politycznych, do których należy opozycja, w jednym celu. W tym, żeby atakować demokratycznie wybrany rząd w Polsce. Po raz kolejny okazuje się, że ta zasada ulica i zagranica, sformułowana wiele, wiele lat temu przez Platformę Obywatelską, aby walczyć z rządem Prawa i Sprawiedliwości, cały czas jest aktualna. Mój apel do was z Platformy Obywatelskiej. Nie tańczcie tak, jak wam zagrają w Berlinie i w Brukseli. Nie ma nic gorszego, zwracam się do posłów Platformy, niż donosić na własną ojczyznę za granicę. Od 89 roku minęły 34 lata. Panowie, dziękuję bardzo, ale ja i matematyka to nie idzie w parze za bardzo. Teraz już tak zupełnie serio. Europarlament przyjmuje rezolucję. Panie pośle, czy pan się spodziewał, że w roku 2023 będzie taka sytuacja, że nasi partnerzy z Unii Europejskiej będą sugerować, że potrzeba tutaj obserwatorów z OBWE, jeżeli chodzi o przebieg wyborów parlamentarnych? Tak, spodziewałem się, bo ci nasi partnerzy to są sojusznicy polityczni Platformy i SLD, którzy od wielu, wielu lat robią wszystko, żeby w Polsce dokonać zmiany władzy. Pan Manfred Weber w ogóle tego nie ukrywa. A pani Meloni też nie ukrywa. Uważa, że powinno się w sposób za wszelką cenę doprowadzić do kordonu sanitarnego, czy nawet, jak on to użył, zapory ogniowej przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Takie są realia, że Niemcy za wszelką cenę starają się dokonać zmiany w Polsce, żeby znowu to był Donald Tusk, który będzie się słuchał kolejnych kanclerzy Niemiec, tak jak się Donald Tusk słuchał. W związku z tym będą w różny sposób, różnego rodzaju rezolucjami pokazywać, jak to rzekomo dzieje się źle. Niech się zajmą swoim państwem Niemcy, niech tam wyjaśnią, dlaczego doszło na przykład do aresztowań polityków kilka miesięcy temu, którzy rzekomo mieli tam dokonywać zamachu stanu, a nie próbują w tego typu Panie sposób pośle, ale insynuować. Dlaczego przeszkadza panu wypowiedź pana Webera jako jednego z szefów frakcji EPP, a nie przeszkadza panu wypowiedź premier Włoch, która mówi wprost o tym, że dla dobra Europy i Polski powinien wygrać Morawiecki i Prawo i Sprawiedliwość. Ma rację, bo powinien. Dla I dobra to panu Polski nie przeszkadza. Europy. Weber panu przeszkadza, a Meloni nie, panu nie przeszkadza. Nie przeszkadza język, jakiego używa niemiecki polityk. No ale to chcemy suwerenności, czy nie? Który to język przypomina najczarniejsze czasy historyczne. Akurat kto jak kto, ale Niemcy w przypadku do Polski powinni przynajmniej, jeżeli chodzi o język, dobrze, zadbać o inną komunikację. Do sedna, panie pośle. Ja pytałam o OBWE i obserwatorów. Mi akurat żadne misje obserwacyjne nie przeszkadzają. Sam brałem kiedyś udział w tego typu misjach w kilku krajach, także europejskich. I jedną rzecz wiem. Czy ta misja przyjedzie, czy nie przyjedzie, nie ma co znaczenia. Pani bardzo zadała trafne pytanie, że cała ta historia polega na tym, aby snuć pewne insynuacje i przypuszczenia, aby w ten sposób podważać wiarygodność państwa polskiego. No panie pośle, ja jedną rzecz przyznał wiem. Pan, że zmiana kodeksu wyborczego w trakcie gry tak naprawdę, uniemożliwienie komisjom za granicą właściwie policzenie głosów, bo w 24 godziny wiadomo, że nikt nie zdąży tego zrobić, stworzenie specjalnych okręgów, no to nie jest uczciwa Ale pani gra. Redaktor powiedziała rzecz nieprawdziwą. Jaką? A mianowicie taką, że kodeks wyborczy został zmieniony w trakcie gry. No w trakcie kampanii nie, no ale już tuż przed nią, moment, no panie moment. Pośle. To przecież, pani doskonale, przecież pani doskonale wie, doskonale. I teraz pani niestety powiedziała rzecz nieprawdziwą, że na pół roku przed wyborami nie zmienia się kodeksu wyborczego. Na pół roku przed można wielokrotnie to zmieniać. Ale jest jeszcze coś takiego jak dobry zwyczaj parlamentarny, panie pośle. No właśnie, ten dobry zwyczaj mówi o tym pół roku. I pani próbuje, podobnie właśnie jak ta rezolucja, coś sugerować. Otóż Panie pośle, miejmy jasność. Ja niczego nie próbuję sugerować. Nie. Dokładnie. Tak nie, pani panie pośle. Ja stawiam tak, panu bardzo konkretne pytania. Pan może mi odpowiedzieć, że nie jest to złamanie zwyczaju parlamentarnego. Nie jest. Okej,
okej. Okay. Natomiast proszę mi nie mówić, że ja cokolwiek sugeruję. Sugerowała pani. Nie, panie pośle. Jest kilka elementów, na które zwraca uwagę Komisja Europejska i to są elementy prawdziwe. Po pierwsze, mamy w Polsce media, które z nazwy są publiczne, opłacane przez pieniądze podatników, a są we władaniu partii władzy i w dyspozycji partii władzy. Po drugie, chce się wprowadzić ustawę, która ma eliminować czy oczerniać konkurencję polityczną Prawa i Sprawiedliwości, która potocznie nazywa się Lex Tusk. Po trzecie, dokonało się zmiany w kodeksie wyborczym tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić dobrze jednemu środowisku politycznemu. I wreszcie po czwarte, chce się nielegalnie finansować kampanię wyborczą, ogłaszając referendum w dniu wyborów parlamentarnych. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Kampania referendalna nie ma żadnego limitu. Będzie wychodził każdy... Równolegle będą. Będą równolegle. Będzie wychodził premier, minister, wiceminister i będą mówić, że nawołują obywateli do wzięcia udziału w referendum. Ten sam premier w tym samym czasie będzie kandydatem do parlamentu na kadencję 2023-2027. To jest nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. I na to zwraca uwagę też Komisja Europejska, że to są nierówne zasady i wybory są tutaj nieuczciwe. Tu powinna być full delegacja OBWE, żeby patrzeć na ręce tym kombinatorom z Prawa i Sprawiedliwości, bo oni chcą ukraść wybory obywatelom. Panie Jański, ja już panu oddaję głos, tylko jeszcze jedna rzecz do pana posła Giżyńskiego, bo w pierwszych słowach właściwie w odpowiedzi na moje pytanie o obserwatorów OBWE powiedział pan, że oni są, właśnie chciałabym, żeby pan to doprecyzował i pokazał na kolegów, tacy jak, znaczy OBWE też jest organizacją upolitycznioną, pana zdaniem? Ale oczywiście, że tak. Ja akurat brałem udział w misjach OBWE i to jest... Ale jeżeli państwo uważacie, że organizacje międzynarodowe nie mają politycznego charakteru. Też OBWE działa na korzyść Tuska. Znaczy, a pani chce mi, razem z Niemcami. Pani chce przekonywać widzów swojego programu. W ogóle ja nie chcę. Oni mają sami wyciągać wnioski. Że organizacje... Oni już sobie zdanie wyrobili o panu, naprawdę, widzowie nasi. Panie pośle. No bo pan kłamie, oszukuje. Panie pośle. Nie odpowiedział pan ani razu prawdy. Wie pan co? No jest przerażające. A pan to, chociaż raz by mi nie przerwał? No nie, ale pan wie, jest tak niegrzeczny, ale ja tak arogancki. Ja nie mogę słuchać tych kłamstw. No. Pan jest przede wszystkim nadmiernie nerwowy, arogancki, niegrzeczny. Więc ja panu powiem. Do was tak trzeba. Bo wy jesteście oszukańcami. Panie pośle Trela, oddam panu głos. Ja bardzo chętnie wyjdę. Absolutnie. Jeżeli jeszcze raz pan poseł Trela będzie tak niegrzeczny w stosunku do mnie, to ja mogę wyjść. Panie pośle, bardzo proszę. Nie straszyć. Panie pośle Trela, proszę. Panie pośle, proszę, naprawdę. Jeżeli ten pan jeszcze raz proponuję, jeżeli ten pan jeszcze raz ja proponuję Melisę. Tak. I głęboki oddech. Panowie, rozmawiajcie sobie sami. Panie pośle. Nie, naprawdę. Ale bardzo proszę, panowie, ale ja zaproponowałem Melisę. Pan poseł Giżyński teraz. Drugie podejście do wyjścia. Spokojnie, proszę bardzo. Drugie podejście do proszę bardzo, panie pośle Trela. Cisza teraz. Poseł Giżyński ma głos. Dopóki ja nie zadam kolejnego pytania, proszę. Szanowni państwo, organizacje międzynarodowe, czy to jest OBWE, czy to jest ONZ, czy to jest Unia Europejska, czy NATO, to są organizacje polityczne i podlegają takiej samej grze politycznej jak partie polityczne i inne siły. Jeżeli ktokolwiek twierdzi, że to nie są organizacje polityczne, to mówi nieprawdę. Ja na to zwracam uwagę. Ale uważa pan, panie pośle, że nawet OBWE działa na korzyść opozycji, jest przeciwko Prawu i Sprawiedliwości? Nie, no bo tak to zabrzmiało, więc chciałabym, żeby pan to doprecyzował. Ja sam powiedziałem, że ja się cieszę, że będzie ta misja OBWE. Mhm. Bo ja nie mam cienia wątpliwości, że te wybory, jak wszystkie wybory, które są w Polsce przeprowadzone od dosyć dawna, będą uczciwe. Ja tylko pokazuję, że moi rozmówcy i ich środowiska polityczne dlatego tę atmosferę wywołują i zapraszają te organizacje, żeby snuć pewną atmosferę nieprawidłowości, które rzekomo mają tu się odbywać. Otóż nie ma tych nieprawidłowości, to jest tylko i wyłącznie insynuacja i próba pokazywania Polakom, że się takie straszne rzeczy dzieją. Pan poseł Joński teraz. OBWE, co będzie robiło w Polsce? Będzie sprawdzało po raz pierwszy, czy sfałszujecie wybory, czy też nie. Dlaczego to robi? Dlatego, że ostatnie wybory już na prezydenta, kiedy wybieraliśmy prezydenta, one były nierówne i to jest w opinii OBWE. One były nierówne. Ludzie stojący za granicą do lokali wyborczych, a przypominam, to był okres wakacyjny, nie mogli oddać głosu, bo wpuszczano po jednej osobie, bo liczono długo i tak dalej. Teraz jeszcze kombinujecie, żeby tylko i wyłącznie liczyć przez 24 godziny, wszystko poza tym będzie wyrzucone do kosza. To po pierwsze. Po drugie, nierówne dlaczego? Dlatego, że macie m.in. media, które upartyjniliście, wyrzuciliście na to w tym roku z publicznej kasy prawie 3 miliardy złotych, szczujecie na opozycję i chwalicie się swoimi tak zwanymi sukcesami. To po drugie. Proszę zwrócić uwagę,
że OBWE i prawie wszystkie frakcje poparły tą rezolucję. Za wyjątkiem oczywiście frakcji, do której należy PiS i frakcji Le Pen, no, która była finansowana przez Putina. A tak to wszystkie frakcje to poparły. No, wszyscy widzą, świat widzi, Europa widzi, co wy wyrabiacie. Przecież po głosowaniu słynnej ustawy Lex Tusk, gdzie chcieliście wyeliminować Tuska tak de facto z życia politycznego, to nie tylko Komisja Europejska zareagowała. Departament Stanu wbił na alarm. Cały świat mówi, co wy robicie? Łamiecie wszelkie zasady demokracji, tak? Bo chcecie wyeliminować polityków, chcecie wyeliminować lidera, który może z wami wygrać i tak dalej. I dodatkowo teraz ta trzecia, wydaje mi się, bardzo silna i bardzo mocna, o której mówił Tomek, to jest kwestia referendum. Otóż referendum w tym samym terminie oznacza, że będziecie wydawali przez spółki Skarbu Państwa, przez ludzi zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa na kampanię referendalną, na pytanie, które tak de facto jest punktem programu Prawa i Sprawiedliwości. I robicie to absolutnie specjalnie. I teraz Andrzej Duda chciał to zrobić raz w 2019 roku, ale wtedy Państwowa Komisja Wyborcza powiedziała nie, stop, bo to jest nielegalne finansowanie, bo to jest niezgodne z prawem, bo to jest... Teraz PKW nie widzi przeszkód, teraz PKW w ogóle milczy, nie odzywa się, nie widzi, nie słyszy i nie chce reagować. Dlatego też te wybory będą nie fair, będą nierówne, ale chcę powiedzieć, że my jako Koalicja Obywatelska w tej chwili już mamy kilkanaście tysięcy ludzi, którzy chcą przypilnować wyborów. Słynny hashtag pilnuje wyborów. Zgłaszają się kolejni ludzie. I muszę Państwu powiedzieć, że byłem ostatnio w Sosnowcu i stoi jedna z nauczycielek i mówi, wie Pan co, podjęliśmy jako nauczyciele w Sosnowcu wszyscy decyzje. Nieodpłatnie. Będziemy pilnowali tych wyborów. Przyjdziemy i będziemy w każdej komisji będziemy pilnowali wyborów, bo nie chcemy, żeby ktokolwiek sfałszował. Taka jest atmosfera w Polsce. Doprowadziliście do tego, że chcecie sfałszować wybory. Panie Krzyżyński, zaraz do pana wrócimy. Będzie pan miał okazję odpowiedzieć na zarzuty. Powiedzieć o tym OBWE, dlatego że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość miałoby czyste sumienie i czyste intencje, to z ochotą przyjęłoby taką misję obserwacyjną. Bo ten, kto nie ma nic do ukrycia, może tutaj każdego wpuścić, patrzcie, sprawdzajcie, róbcie, zobaczcie, jak ale to wygląda. Mówi pan poseł Giżyński przecież, nie, ale, to powiedział no przed dobrze, ale ja słyszałem rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, słyszałem rzecznika rządu, że to jest znowu nasyłanie. Morawiecki. Czy premier Morawiecki, że znowu ktoś kogoś nasyła. Kogo nasyła? No przecież Unia Europejska, instytucje europejskie, instytucje międzynarodowe mają internet, włączają internet, widzą, co się dzieje, widzą, jak wygląda debata publiczna. No przecież pani redaktor przed chwilą tutaj pokazywała. No jeżeli wychodzi premier polskiego rządu, blisko 40-milionowego kraju i mówi do opozycji legalnie wybranej, nie będzie, chodzicie na pasku Berlina i Brukseli, to ja chcę powiedzieć, panie pośle, nie wiem, czy pan wie, my na dzisiaj z Unii Europejskiej na czysto różnica między wpłatą a wypłatą zyskaliśmy 700 miliardów złotych. Tyle pieniędzy zyskaliśmy na autostrady, szkoły, przedszkola, szpitale. Już nie mówię o wolnym rynku, o nauce naszych wymianach studenckich i tak dalej. Jak można w ogóle wyjść i powiedzieć, że ktoś jest na pasku Brukseli, gdzie Bruksela to jest nasz partner. To nie jest nasz paskowy, tylko to jest nasz partner. Panie pośle, to nie przystoi. Teraz pan poseł Giżyński odpowiada. Proszę bardzo. Po pierwsze, to nie jest tak, jak pan poseł Joński powiedział, że to jest pierwsza wizyta misji OBWE wyborcza jest w Polsce. To jest pełna. Teraz będzie pełna. To znaczy, że oni sprawdzą, czy nie są fałszowane wybory. Nie, że są misje, pierwsza tego typu misja. Nie, pierwsza w zasadzie pełna. Prawie wszystkie wybory, zwłaszcza te, kiedy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość, te misje były przez państwa rzeczywiście zapraszane. Ale nie były pełne. I za każdym razem, żeście twierdzili, że teraz to już będzie i tak dalej. To jest wszystko tylko i wyłącznie po to, aby snuć tego typu przypuszczenia, że cokolwiek złego się może wydarzyć. To jest przykład właśnie tego, że jeżeli nie potraficie zyskać poparcia społecznego u Polaków, to próbujecie wykorzystywać instytucje międzynarodowe i to, o czym właśnie mówiłem, o czym mówił chociażby wasz sojusznik w Europie, czyli pan Weber, aby za wszelką cenę zablokować kolejny ewentualny sukces wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Pamięta pan rok 2014? Pamięta pan, jak europosłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt rezolucji w sprawie, za sekundę, w sprawie sfałszowania wyborów w Polsce samorządowych? Pamięta pan, że podnosili ręce za i mówili, że taką rezolucję można, bo to jest nasz parlament, europarlament. To co się zmieniło przez te 9 lat? Te wybory, jak wszyscy pamiętamy, nieprawidłowości. To były jedyne w Polsce wybory od tych 34 lat. Teraz mówicie, że nie wolno podnosić ręki przeciwko Polsce. Wtedy podnosiliście, moment, jak rozumiem. Moment. Ja po pierwsze, i przypomnę to jeszcze raz, powiedziałam, że cieszę się, że będzie ta misja. Bo nie mam cienia wątpliwości, że te wybory będą prawidłowe. To jest pierwsza rzecz. I podkreślam to jeszcze raz.
brałem udział w tego rodzaju misjach i wiem, że one raczej dobrze się zawsze przysłażają procesom. Natomiast mieliśmy sytuację, pani powiedziała, że od 34 lat mamy rzeczywiście w Polsce demokrację i wszyscy się z tego cieszymy. I te wybory z roku 2014 to były jedyne wybory od tych 34 lat, które budziły uzasadnione wątpliwości. Nie, bo sposób ich przeprowadzenia, tak samo. Sposób ich przeprowadzenia to w pana subiektywnej opinii. Nie pana w subiektywnej, tylko ludzie oddali, chcieli oddać głos i nie mogli. Nie przerywałem, ale widzę, że panowie wracacie do swoich brzydkich praktyk. Uzupełniam. Panie pośle, ale mówimy o rezolucji i o kwestii, Prawo i Sprawiedliwość, w ogóle Zjednoczona Prawica zarzuca partnerom z opozycji fakt, że działa przeciwko Polsce, ponieważ prawda. Głosuje. No a wtedy PiS nie działało przeciwko Polsce? Podkreślam. No bo rozumiem, podkreślam. Że są takie, padły takie słowa, że to jest występowanie przeciwko własnemu krajowi. Pani pamięta, ile wtedy unieważnionych było głosów w Polsce? Nie o to była rekordowa skala. Mówimy o jedynych wyborach w historii 34 lat naszej demokracji. Ale to ja mam pytanie, panie redaktor. One rzeczywiście wtedy były fatalnie. Moje pytania. Sekundkę, jeszcze jedną rzecz. Zaraz oddam panu głos, panie pośle. Od 8 lat. No dobrze, że opozycja zorganizowała wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim na temat zagrożenia demokracji. Jesteśmy w Unii, to jest także nasz parlament, mówiła wtedy Joanna Lichocka. Tak, i miała rację. A teraz już nie jest nasz parlament. Ale ja podkreślam, mieliśmy jedyną taką sytuację na 34 lata. Ale czy to jest nasz parlament, Parlament Europejski obecnie, czy nie jest nasz parlament? Twierdzę, że to jest nasz parlament. Ja tylko podkreślam, że czym innym jest sytuacja absolutnie wyjątkowa, która była w roku 2014, gdzie były setki tysięcy unieważnionych głosów, gdzie były poważne wątpliwości dotyczące przebiegu wyborów, które wtedy miały miejsce. Poseł Joński. I łączenie tych dwóch rzeczy... Skoro pan poseł dotknął 2014 roku, to ja pamiętam, jak Jarosław Kaczyński wtedy mówił, że zostały sfałszowane wybory. Rządzicie 8 lat. Co w tej sprawie zrobiliście, skoro były sfałszowane? Doskonale pan wie, że nie jest łatwo udowodnić ale tego Kaczyński typu... obiecał, że udowodni. Ale mu się, jak pan widzi, nie udało. No natomiast... Wtedy nie były sfałszowane. Natomiast ilość głosów wówczas, które zostały unieważnione i to wszyscy wiedzą, ale była tak ogromna... Ale dwóch rzeczy. Doskonale pan wie, że wydajecie z publicznej kasy 3 miliardy w tym roku na telewizję, która ma siać nienawiść wobec opozycji, lidera. No niech pan włączy wiadomości codziennie. Równości wyborów mówię. Koalicja Obywatelska, do tego referendum, do tego pieniądze dobra, spółek Skarbu Państwa. Kończymy wątek. Ja tylko jedno zdanie. Jedno. Jedno zdanie. Jedno. A dostęp do mediów w tych pozostałych mediach jest taka jak w tym programie. Ale to są publiczne media. Polacy wydają pieniądze. Ale panie pośle, przecież pan tu jest. Znaczy, co prawda chciał wyjść dwa razy, ale jest. Nie, bo państwo tak prowadzicie tę debatę, że nawet ja człowiek nie wyjątkowo cierpliwy i spokojny. Ale ja proponowałem już ale to już jest państwa problem, jak wy się dogadujecie. Ale to przecież... Dobrze, poseł Trela, bardzo proszę. Chcę powiedzieć o roku 2014, bo dokładnie pamiętam te wybory, bo w nich startowałem w wyborach samorządowych. Rzeczywiście było zaskoczenie i niezadowolenie po stronie Prawa i Sprawiedliwości, że jeden z komitetów wyborczych osiągnął bardzo dobry wynik wyborczy. I to była wielka frustracja, to było wielkie niezadowolenie i to było manifestowane przez PiS, co to jest, że pewnie wybory zostały sfałszowane. I ja podzielam pogląd Darka. Skoro rzeczywiście było coś na rzeczy, to przez 8 lat macie swoją prokuraturę, macie swoje służby, można było weryfikować, sprawdzić, dochodzić tego, czy rzeczywiście coś było. Tak samo zresztą, jak mogliście weryfikować, sprawdzać, czy ten, czy inny polityk miał wpływy w Rosji, czy Rosja miała na niego wpływ. Nic nie sprawdziliście. Widzicie, że pali się grunt pod nogami, bo sondaże pokazują 180 mandatów i dzisiaj trzeba szukać jakiegoś rozwiązania. I to są właśnie takie rozwiązania. Tu media rządowe, tu referendum w czasie wyborów, żeby tylko złupić Polaków i żeby spróbować walczyć o swoje wyższe poparcie. I kropka. Drodzy państwo, pora na turę trzecią, bo właściwie od tej tury trzeciej zaczął się cały ten polityczny tydzień. Mam na myśli wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, między innymi na 32. pielgrzymce rodziny Radia Maryja. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił tam o czyhaniu na naszą suwerenność i o tym, że ktoś chce zniszczyć nasz naród. Niestety nie doprecyzował kto. Tadeusz Rydzyk dodawał słowa o niemieckiej Unii Europejskiej. Przypomnijmy sobie. Jest deprawowanie. Deprawowanie Europy, Zachodu, zorganizowane deprawowanie i to idzie do Polski. To jest zorganizowane przez inżynierów organizujących ten świat, którzy mają ogromne pieniądze na to i ogromne media.
co dostrzegamy również w Polsce. I tu wszyscy, którzy chcą coś dobrego zrobić dla Polski, są, mało powiedzieć, stygmatyzowani. Są poniewierani, obrzucani błotem. Od naprawdę bardzo dawna nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności. Ktoś tutaj chce głęboko zmienić, a właściwie zniszczyć nasz naród. Ten miecz pochodzi z czasów, kiedy trzeba było właśnie przy pomocy miecza bronić naszej wiary, bronić religii, bronić naszej tożsamości. Dzisiaj musimy znowu bronić wiary, musimy bronić polskości, musimy bronić naszej tradycji, naszego światopoglądu, naszego stylu życia. Bronić rodziny również. Nie można oddać władzy tym, którzy chcą nas z tej drogi zawrócić. I to zawrócić radykalnie, tak żeby już nie było powrotu. I zapowiadają to. Zapowiadają w gruncie rzeczy zniszczenie demokracji, zniszczenie praworządności. Pierwsze pytanie do pana posła Giżyńskiego. Panie pośle, czy w związku z tym, że mamy w Konstytucji rozdział Kościoła od państwa, coś takiego, jak się wydarzyło w niedzielę, powinno się było wydarzyć? Tego typu uroczystości odbywają się co roku. Jak pani słusznie zauważyła, to była, zdaje się, 32. Tak. Pielgrzymka. Jarosław Kaczyński na wielu, wielu z nich był. Na wielu też występował. Albo on, albo odczytywany był od niego list, z tego co pamiętam. Pamiętam i takie pielgrzymki przed laty, gdzie poza nim byli też obecni na przykład świętej pamięci Andrzej Leper czy Roman Giertych, który będzie, zdaje się, kandydował z Koalicji Obywatelskiej do Senatu w tych wyborach. Ale też pamiętam, jak na Jasnej Górze pojawiali się politycy z różnych formacji, chociażby świętej pamięci Józef Oleksy, który klęczał przed obrazem jasnogórskim, aby pokazać, że jego środowisko polityczne także jest tam obecne. Co więcej, pamiętam, jak już dzisiaj się od tego Platforma Obywatelska odżegnuje, ale proszę sobie przypomnieć rok 2009, jak przed wyborami do Europarlamentu odbywała się cała pielgrzymka klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w intencji modlitwy o wygranie wyborów do Europarlamentu. Organizował to wówczas pan poseł Ireneusz Raś, dziś w Polskim Stronnictwie Ludowym. Panie pośle, ja to przyjmuję te wszystkie argumenty, tylko pytanie, czy powinno się w tym miejscu, będąc przy jasnogórskim klasztorze, który jest wyjątkowym symbolem, nie tylko dla wierzących, jak sądzę, w Polsce, mówić o tym, że jest niemiecka Unia Europejska, że ktoś czyha na naszą suwerenność, że chce zniszczyć nasz naród. Czy powinno się łączyć takie polityczne wystąpienia z tak świętym dla wielu miejscem? Ja pani już pokazałem, że politycy od lat to robią z wszystkich formacji politycznych. Takie słowa nie padały z Jasnej Góry. Z wszystkich formacji politycznych, starając się w tym miejscu docierać ze swoim przekazem. Robił to Józef Oleksy, robiła to Platforma Obywatelska, robił to Roman Giertych, robił to świętej pamięci Andrzej Lepier, robi to także Jarosław Kaczyński. To tylko jedna rzecz, bo nawet ojcowie Paulini zauważyli problem i wydali swoje oświadczenie, twierdząc, musimy uwrażliwiać, by nie angażować autorytetu Jasnej Góry do doraźnych celów. I mają rację, że starają się na to zwracać uwagę. I tak jak podkreślałem, od lat tego typu sytuacje mamy miejsce. Czyli one się powinny skończyć, pana zdaniem, tak? Jasna Góra nie jest miejscem na polityczne wystąpienia, ktokolwiek zabiera tam głos. Czy to Oleksy, czy Kaczyński, czy Tusk? Ja nie mam z tym problemu, bo uważam... A, z tym, że zabierają głos, tak? Uważam, że w wolnym kraju każdy ma prawo w każdym miejscu głos zabierać. Ale to świadczy o demokracji, o wolności i pokazuje fakty z przeszłości, które wszyscy uważają, że ich nie było, które były dokładnie podobnego typu manifestacje. Panie pośle, no, pielgrzymka była w intencji wygrania wyborów. No, tego też się wygumkować nie da. Ale jak ktoś chce, niech chodzi. Ktoś chce się modlić, niech się modli. Ale tam się wydarzyło dużo gorszych rzeczy. Po pierwsze, biznesmen, bo nie ksiądz, a biznesmen Rydzyk zawładnął Jasną Górą i zaprosił polityków i powiedział coś chyba strasznego dla nas wszystkich. On powiedział, że Niemcy nie załatwili nas karabinami, to załatwią nas euro i dostało klaski od Kaczyńskiego i od wszystkich. Oni naprawdę idą już z narracją wystąpienia
z Unii Europejskiej. No i dodatkowo jeszcze te wszystkie prezenty dla biznesmena. No przecież tu chodzi o kasę i o władzę. Rydzyk buduje to swoje całe imperium na publicznej kasie od dłuższego czasu. Ci wszyscy politycy PiSu tam zjeżdżają, a teraz się spotkali na Jasnej Górze. No i jednak kwestia tego miecza. Można by było powiedzieć, a symboliczna. Ja nie przypominam sobie żadnego ministra, żeby dawał komukolwiek prezent. Wcześniejsza zbroja była podobna. Tak, ale ja nie przypominam sobie wcześniej, przed PiSem, żeby jakikolwiek minister wpadł na pomysł, żeby kupić prezent komukolwiek, biznesmenowi, politykowi za ćwierć miliona złotych poprzez fundację spółki, którą zarządza i żeby za to zapłacili ci, którzy płacą rachunki za prąd. I on to zrobił. Teraz się okazuje, że jeszcze jest falsyfikat. Mogę państwu powiedzieć, z moich informacji wynika, że to sam Rydzyk wskazał, u kogo kupić ten miecz. Więc tu jest jeszcze drugie dno. My dzisiaj zawiadamiamy prokuraturę w tej sprawie, bo dość naprawdę. No, Najwyższa Izba Kontroli też chyba chce się tym zajmować. Bardzo dobrze, ale proszę zobaczyć taki kuriozum. Musimy się nawet mieczami zajmować, bo mamy tak. Ćwierć miliona, miecz, Rydzyk, Sasin. Wszystko jasne. Jakbyśmy zapytali na ulicy, to wydaje mi się, że już po tym wszystkim już nie ma żadnych wątpliwości. Ja jestem przerażony, że w niedzielę na Jasnej Górze Jarosław Kaczyński zapisał hierarchów Kościoła katolickiego do swojego sztabu wyborczego. Bo to tak wygląda. Wielki wiec wyborczy, politycy Prawa i Sprawiedliwości trzymający się za ręce. Ale Tadeusz Rydzyk zawsze wspierał Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze, ale odwrotnie. To nie jest nic nowego, panie pośle. Ale takiej manifestacji, jak była teraz, no nie było. Takich słów, które wypowiedział pan Rydzyk, nie było. Prezentów pod publikę nie było. Wystąpień Kaczyńskiego, Sasina nie było. Przecież jest kampania wyborcza. Zorganizowanie takiego wiecu wyborczego kosztuje kilka milionów złotych. Oni ten wiec mieli za darmo. Naprawdę oni uważają, że cały aparat władzy, wszystkie pieniądze podatników to są własne ich pieniądze i tak jak powiedział pan poseł Joński, no tu Rydzyk wskazał szablę, tu może Rydzyk wskaże działkę, tu może Rydzyk wskaże grant, który ma dostać. No przecież to jest powszechna praktyka w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. To jest przerażające. Wcześniej Kaczyński zapisał Dudę do sztabu wyborczego jako prezydenta Rzeczypospolitej Polski, a teraz zapisał hierarchów Kościoła katolickiego. Kogo on jeszcze zapisze do sztabu wyborczego? Glapińskiego, paratrybunał konstytucyjny? Kogo jeszcze zapisze? Panie pośle. Po pierwsze, przypominam fakt, że to była 32. pielgrzymka. Jak pan mówi, że tego nie było rok temu, dwa lata temu, było, tylko już pan o tym nie pamięta. Nie ma taką skalę, panie pośle. I dokładnie identyczne, Prezenty też były? Tak. Niech pan sobie przypomni. Koperty, prezenty. Dokładnie identyczne pielgrzymki Radio Maryja robi od 30 ponad lat. Nie widzę w tym problemu. Prezenty mają... się jakiemuś ludzie... duchownemu daje? Nie. I tu państwo mówicie rzecz nieprawdziwą. To nie jest prezent dla duchownego. Dla fundacji. Ojciec Rydzyk jest już człowiekiem mającym sporo lat. Trumny kieszeni nie mają i czy to on, czy panowie, jak tutaj siedzimy wszyscy w studio, nikt do nich niczego, miecza ani pieniędzy nie weźmie. To jest eksponat muzealny, w Toruniu zostało powołane, prowadzone przez państwo, współprowadzone jedynie przez instytucje kościelne, muzeum, do którego został bardzo ciekawy artefakt zakupiony. Dobrze. Jako mieszkanie z Torunia i historyk cieszę się, że tego typu eksponaty będą dostępne dla wszystkich zwiedzających, którzy moje miasto odwiedzają. Dobrze, panie pośle, to jak pan wytłumaczy, że szkoła ojca Rydzyka otrzymała dofinansowanie potężne z rezerwy budżetowej na szkolenia wojskowe. Ja się bardzo cieszę. Których tam nie ma. Ja się bardzo cieszę, że mój Uniwersytet Mikołaja Kopernika, gdzie jestem wykładowcą. Potem się pan denerwuje, a pan nie odpowiada na moje pytanie. Panie bardzo pośle, się cieszę, że dostał na przestrzeni ostatnich lat mój uniwersytet wielkie, milionowe dotacje. Ja pytam o szkolenia wojskowe u Rydzyka. Milionowe dotacje na różnego rodzaju inwestycje. I cieszę się, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości zostały zwiększone nakłady na szkolnictwo wyższe i że liczne uczelnie... Pytam o szkolenia wojskowe, ale jakie szkolenia u Rydzyka? Tam nie ma wojskowości w programie tej szkoły. Cieszę się. Nie znam programu tej szkoły. No właśnie, tam nie wykładowcą. Proszę zaprosić osoby, które są z nią zawodowo. Ja podkazuję pani jedną rzecz, że wzrastają nakłady na szkolnictwo wyższe i różne, także prywatne uczelnie z tego korzystają. Cieszę się. Nie smuciłbym się, gdyby było tak jak przed laty, że niestety szkolnictwo wyższe podupadało. Ostatnio ma się lepiej. Wydaje mi się, że stawiamy pana posła w bardzo takiej niezręcznej sytuacji, bo w pierwszych rzędach w ogóle tam nie widzimy pana, żeby pan się tam bujał
z ryzykiem, ale z drugiej strony pan startuje tak, z Torunia. Nie za siebie, panie. Startuje pan z Torunia z PiS-u, więc no, musi pan bronić ryzyka. Natomiast to jest biznesmen, idzie gruba kasa dla niego. Ktoś mówi, że to będzie miecz do muzeum. A skąd wie kto, gdzie to wyląduje w ogóle? Przecież on dostał, podziękował, wskazał, gdzie kupić. Okazuje się, że to falsyfikat. Ktoś wydał pieniądze. Ja się tylko dziwię, że taki Sasin i ten drugi, który stał koło niego, ten prezes tej fundacji Enea, nie zdają sobie sprawy, że będą mieli za coś takiego zarzuty, bo gdyby ktoś z nas wziął publiczną kasę, wziął, kupił sobie coś za ćwierć miliona i dał koledze, no bo to tak mniej więcej jest, to, że to jest pielgrzymka, to jest jedna, ale to jest kolega jego i dał mu prezes za ćwierć miliona, a masz, zrób z tym, co chcesz, to przecież normalnie by policja zapukała o godzinie, czy tam CBA o godzinie 6, powiedziała, dzień dobry, kończymy pana karierę, również polityczną i nie tylko. No a tutaj panowie to, się czują bezkarni. Do czasu. To jest bardzo dobry przykład, bo my z Darkiem byliśmy samorządowcami. Ja sobie teraz tak uzmysłowiłem. Co to by było, gdybym ja jako wiceprezydent Łodzi z pieniędzy budżetu miasta albo spółki budżetu miasta kupił jakiś prezent i poszedł na jakąś uroczystość i dał ten prezent za 100 tysięcy złotych. Przecież następnego dnia przyszłyby do mnie rano służby i powiedziały, co pan zrobił? To są publiczne pieniądze, które są przeznaczone na konkretne cele. A tu z publicznych pieniędzy wychodzą sobie dwóch panów, opowiadają jakieś herezje, bo to są herezje, trzymają miecz. No Sasin z tym mieczem no, wyglądał po prostu jak jakiś komiwojażer. No. I daje temu panu Ryzykowi, który jeździ Maybachem, opływa w luksusach. Nie, no, fundacji. Pan, no, nieważne. Ale nie fundacji, tylko muzeum, przepraszam. Dobrze, muzeum, pan, ale w muzeum zawiaduje Ryzyk. Co to w ogóle jest? Ja powiem tak. To jest przerażające, naprawdę. Trudno jest być czyimś rzecznikiem, ale powiem tak. Ilość kłamstw, którą pan powiedział przed chwilą, jest już zatrważająca. No jak? Ojciec Ryzyk nigdy w życiu nie jechał Maybachem. No to nie. Nigdy w życiu. Przecież sam mówił, zdjęcia sobie z nim robił. Nie, to fotografował sobie, żeby tą waszą głupią narrację, kłamliwą, ośmieszać. To jest pierwsza rzecz. A jakim autem jeździ? To jest pierwsza rzecz. A wie pan, jakim autem jeździ? Tak, wiem. No to widziałem wielokrotnie powiedzieć. W Toruniu. Akurat wiem, czy jeździ prezydent Torunia. Torun nie jest dużym miastem. Ale proszę pana Ryzyka do prezydenta nie porównywać, no bo trochę inne osoby. Ale podkreślam jedną rzecz. Ja zapraszam panów serdecznie, panu redaktor do Torunia, do muzeum, do którego ten miecz trafił. Z przyjemnością jako historyk nie was chcę oprowadzę. Nie chcę oprowadzę. Kiedy? Z przyjemnością. Pan Tadeusz nie oddał. Zapraszam. Proszę przyjechać. Zobaczymy ten miecz? Proszę przyjechać. Ale zobaczymy ten miecz poniedziałek? Nie wiem, czy zobaczymy. Ja nie prowadzę tego muzeum. A chciał pan go pokazać. Ale co mam oglądać? Puste gabloty? Sprawdzę i jak macie państwo ochotę, ja zapraszam. Ja w poniedziałek w Toruniu. Dobrze, no niech pan sobie przyjeżdża. Ja... O, nie. Tak. Ale miecza nie zobaczy. Ale pan zaprosił. Nie zaprosił. Ale jak ja pana zapraszam, to niech pan mi nie mówi, kiedy pan przyjedzie. Uzgodnimy termin, zapraszam. Dobrze. Panowie, ja chcę zobaczyć ten miecz. Ja z przyjemnością zapraszam, może nie w poniedziałek, bo proszę zrozumieć, ja też mam swój kalendarz. A dacie znać? Ale oczywiście. Z przyjemnością prokuratorowi pokażę państwu ciekawe miejsca w Toruniu, które powstały dzięki także inwestycjom rządowym, na które za waszych rządów ale chyba nigdy nie pan było poseł Joński chciał tylko miecz zobaczyć. Panowie, bo 15 powybiło, a panowie do Sejmu mają się spieszyć podobno. Tak. I jeszcze jedno słowo na koniec, bo widziałam, że pan... Nie, ta sprawa musi być wyjaśniona. Politycy, którzy dają takie drogie prezenty za nasze, po prostu rozliczeni. Tyle chciałam powiedzieć. Ja też tak uważam, tym bardziej, że ostatnio mieliśmy też sytuację z funduszu covidowego, wspieraliśmy lochy, bo nie wiadomo już było na co wydać pieniądze i zamiast Ministerstwa Rolnictwa to wspieraliśmy z funduszu, który ratuje zdrowie i życie, więc to wszystko będzie wyjaśnione i musi być wyjaśnione. Różne branże miały problem i niech pan nie oszukuje. Nie ma COVID-u. Nie ma COVID-u. Był fundusz COVID-u. Nie ma COVID-u teraz. COVID-u. No, o czym pan mówi? Dariusz Joński, Zbigniew Giżyński, Tomasz Trela. Dziękuję panowie, bardzo dziękuję. I dziękuję państwu za dzisiejszą obecność. Wracamy do państwa oczywiście w poniedziałek o godzinie 9:07. To będzie ostatni tydzień przed dłuższą przerwą urlopową. Także bardzo ciepło państwa zapraszam. Za dziś dziękuję. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się nisko. Spokojnego, dobrego weekendu dla państwa. Dziękuję.